Dzień dobry. Dzisiaj będziemy robiły zabieg Plant Plasma, czyli alternatywę tak naprawdę dla osoczepu gotopłytkowego. Tutaj mamy zawartą całą tą treść, którą po prostu chcemy. Dzisiaj będziemy robiły TGF-a, czyli czynniki wzrostu, które jak gdyby działają na starzenie chronologiczne, stymulują silniej syntezę kolagenu, zawierają kwas hialuronowy, czyli nawilżenie też i wpływają na jędrność. Będziemy to robić na głębokie zmarszczki. Zaczynamy od klasycznego umycia mleczkiem i tonikiem. Proszę tylko pamiętać, że mleczko i tonik nie mogą zawierać kwasu, tak? Muszą być jak najbardziej z prostym składem. Z naszej linii polecamy mleczko i tonik Ultra. Po umyciu mleczkiem i stonizowaniu buziaka oraz osuszeniu nakładamy peeling. W naszym wypadku będzie to peeling Lumi. Tak samo peelingi nie mogą zawierać kwasu. Ja tutaj się posłużę peelingiem Lumi w krenie. Możemy też użyć peelingu z Regenevi. Czekamy 5 minut. Po umyciu buziaka, osuszeniu, stonizowaniu i osuszeniu, tak, mamy przygotowanego oraz po nałożeniu peelingu, tak, wszystko mamy już przygotowane, będziemy nakładały serum, czyli te czynniki wzrostu TGF. Odkręcamy, odkładamy sobie i przystępujemy. I teraz radzę, pamiętajcie Panie, to jest nacisk, tak? Tak, żeby sobie albo na dłoń, albo tutaj przytrzymać, tak? Żeby po prostu ten pierwszy taki, wyjście tego produktu nie poszło na podłogę i na marne. Delikatnie rozprowadzamy, tak jak każdy koktajl. Tak mniej więcej połowę strzykawki. I teraz tak, pamiętacie Panie, że możemy wprowadzać nasze czynniki wzrostu, czyli Plant Plasmę, za pomocą naszego PDT Mastera, ale też przy użyciu na przykład Dermapena. I gro Pani wykonuje ten zabieg właśnie jednocześnie, czyli najpierw Dermapen, a później lak. Dzisiaj pokażemy, jak użyć ten nasz zabieg przy użyciu tylko PDT Mastera. Odkładamy, bierzemy laser, program 6. Przykładamy do buziaka i pracujemy ruchami takimi jak zawsze. Jeżeli w pewnym momencie już będziemy miały tak zwane ciągnięcie skóry, tak, czyli produkt zostanie wchłonięty, dołożymy sobie preparatu i pracujemy całe 20 minut, aż nam się laser wyłączy. Fajnie jest też pracować zgodnie z przebiegiem mięśni, tak? Jeżeli nasza pacjentka tutaj ma lekkie problemy z grawitacją, także też w tym momencie sobie pomagamy. I mija nam tutaj czas, tak, na tej zasadzie, sobie pięknie tutaj nam się, zobaczcie, wchłonęło, buzia jest naprawdę bardzo fajnie zliftowana. Tutaj jest też taki peptyd, który właśnie działa, jak gdyby ma taki, daje naturalny efekt liftingu, wygładzenia oraz działa przeciwstarzeniowo. Dzięki temu ta skóra staje się tak promienna i tak naprawdę jest ten efekt wow. Efekty tak naprawdę po Plant Plasmie są od razu, tak? Bo nie dość, że mamy czynniki wzrostu, które wprowadzamy, to jeszcze laser, który nam tutaj, że tak powiem, biostymuluje to wszystko, tak? Szybciej zaczyna krążyć krew, szybciej zaczyna krążyć limfa. To wszystko działa po prostu tutaj na in plus tego zabiegu. Laser już się tam nam wyłączył, odłożyłam go i teraz, drogie Panie, czasami wszystko za...
naszym wypadku wszystko pięknie się cudownie wchłonęło, ale jeżeli u niektórych pań jest, że tak powiem, jeszcze jest preparat na buziaku, wystarczy delikatnie wmasować. Jak już się ładnie wszystko wmasuje, kończymy tak naprawdę tylko i wyłącznie kremem na dzień, w którym też są czynniki wzrostu. W tym momencie jest tutaj EGF, który działa dodatkowo nawilżająco, tak samo przeciwstarzeniowo, rewitalizująco. Pamiętajcie, drogie Panie, nie nakładamy żadnej maski między preparatem a kremem. Ten zabieg jest tylko mleczko, tonik, peeling, koktajl i krem kończący. Dlaczego nie nakładamy? Żeby nie rozwalić po prostu produktu, mówiąc kolokwialnie. Nakładamy krem. Też jest pięknym kremem. Nasze klientki, które go już używają cyklicznie, dają nam taką informację zwrotną, że pięknie nawilża, że skóra po nim jest zawsze taka mięciutka. Także to też dziękujemy za takie informacje zwrotne. I proszę. I koniec zabiegu. A teraz się spytam naszej klientki, jak tam? Cudownie. Dziękujemy. Pa.